Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, moje oświadczenie dotyczy potrzeby podjęcia, pilnej potrzeby podjęcia prac nad ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego sygnalizują ten problem. Największa liczba dzieci wymagająca umieszczenia w pieczy zastępczej mieści się w przedziale do 10 roku życia. W związku z tym, że poniżej 10 roku życia, zgodnie z ustawą, nie ma możliwości umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, problem zabezpieczenia małoletnich narasta. Rodzin zastępczych brakuje, a w placówce opiekuńczo-wychowawczej umieścić dzieci nie można ze względu na wiek. Wszyscy są świadomi tego, że najlepszym środowiskiem zbliżonym do tego rodzinnego jest właśnie są rodziny zastępcze. Jednak postanowienia sądu nakazujące natychmiastowe umieszczenie dzieci nie mogą być zrealizowane, bo tych rodzin po prostu nie ma. Obecnie obowiązujący zakaz tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych utrudnia znacząco realizację postanowień sądu. Mając na uwadze dobro dzieci wymagających natychmiastowego zabezpieczenia, utworzenie placówki dla dzieci poniżej 10 roku życia jest obecnie priorytetem. Dlatego też samorząd powiatowy, który codziennie do tego centrum wpływa z całej Polski około 100 zapytań z całej Polski dotyczących możliwości umieszczenia dzieci na terenie powiatu i z kolei centrum wysyła takie same zapytania w drugą stronę. Ten problem wymaga namysłu, w szczególności kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stąd apeluję o podjęcie tego programu w dialogu z samorządami powiatowymi. Dziękuję.